Siema ludzie, tutaj Klimek, witam w kolejnym odcinku, zagrajmy w Assassin's Creed Freedom Cry. No i dzisiaj zrobimy sobie tą misję główną, udamy się do Zamtuzu, Bastien zaraz, jestem na dachu gdzieś w ogóle. No i w ostatnim odcinku nagrywałem OBS-em, nowym programem bardzo fajnym, ale moje dostosowanie dźwięku nie było zbyt dobre i gdy była jakaś głośniejsza akcja, na przykład strzelanie działami ze statku, to dźwięk dział i moje gadanie zlewało się trochę, dlatego trochę zmniejszyłem dźwięk teraz. Nie wiem, czy nie będzie za cicho przypadkiem, więc to jest wszystko do dostosowania. Ale okej. Mamy oczywiście Zamtuz, idziemy do środka, wchodzimy, poproszę 4 znowu. Ogólnie to strasznie pusto się tu robi. Nie wiem, czemu to ma związek ze mną, czy jak. No nie wiem. Idziemy na górę, tego jeszcze nie było, jaka innowacja. Ale ogólnie muszę powiedzieć, że trójka lepiej wyglądała pod względem wnętrz. Tak mi się zdaje, już nie dosyć pamiętam mocno. Your ambition still gives me pause, but I promised Auguste my help. What's this? The Forge Manifest, or so I am told. One of your famous recruits wrote it. Joachim Francois, Henri Marchand, Fortuné Jean. Good. I'm sure you will serve the expedition well. Louis Gaudin will meet with the harbor master to arrange the remaining affairs of your expeditionary voyage. You may take the opportunity to switch the manifest. At your signal, we will be ready to board. Thank you. And thank you, Bastien. Anything for the Mahon of Saint-Domingue. Oddał jej paczkę, tak w ogóle. Bo cały czas chciała, a teraz jakoś nie chce. Nie wiem, czy ją oddał, czy nie w końcu. Tam biegnie ziomek. No, o, jak zwykle. Nie wiem, co oni tutaj mają taką trasę przebiegową. Ale okej. Okay. Wyzwólmy go sobie. W ogóle świetna opcja w tym OBS-ie, że... O, co jest? Że mogę wyłączyć mikrofon. Widzi mnie? Nie widzi mnie. Co celuję tutaj? Mogę wyłączyć mikrofon za pomocą jednego klawisza i włączyć go ponownie później, więc na czas cutscenek ja sobie palę papierosa, a wy tego nie słyszycie. Świetna opcja. Gapi się jeszcze? Gapi się. No ja sobie wyjdę i... A. Lepiej, żeby mnie nie wykryli, bo wiem, że ta misja może się po prostu nie udać, jeżeli mnie wykryją. Tutaj jest ten koleś, ten naukowiec. Opieprzony. Trzeba uważać, żeby mnie nie wykrył. Of course. Dobra. On sobie pójdzie naokoło. O właśnie. I najprawdopodobniej pójdzie do portu. Oni będą mnie tutaj wykrywać, więc trzeba się przemknąć obok nich. O właśnie. Było blisko, jest zainteresowany, ale mu spada szybciej oczywiście zainteresowanie, jeżeli by nie widział. Tamten się rozgląda. Tutaj dwóch stało plecami odwróconych, czterech właściwie tam stało. Okej, idziemy dalej. Najlepiej dachami się poruszać. Więc sobie wejdę na dach, tylko nie wiem... Czy na przykład nie będzie tutaj jakiejś przerwy między dachami, że nie przejdę? O cholera! Tu był gość. Dobra. Nie widzi mnie. No, wzdłuż rękami ręczą dema i pójdzie dalej, bo nie wie co robić. Ja pójdę za nim. Jestem jak cień w dzień.
Teraz przydałoby się wejść na dach. Trzeba uważać na tego. A, i tego za mną też. W ogóle jest dużo ich, hej. Ja zrobię tak. Wcale nie widać połowy mojego ciała zwisającej z dachu. Zostanę tutaj. Bo nie udają się do tej chaty. Dobra, mamy teraz podmienić wykaz, oczywiście na naszych gości, których zwerbowaliśmy, którzy byli u Bastien. Najlepiej mi się zdaje, żeby podejść tutaj od strony morza. Tylko trzeba uważać, bo tu jest nasrane przeciwników. Tu jest jeden, drugi, trzeci, tam jest czwarty. Tu jest piąty, szósty. Tam za skrzynką stoi jeszcze jeden cały czas. Więc jestem otoczony. Najlepiej by było zlikwidować takich najbardziej wysuniętych. Ponieważ wtedy jakoś będzie mi łatwiej po prostu. Tylko oni się tu cofną. O cholera, nie dwóch naraz, ej. Wykryje mnie? Dobra, stracił zainteresowanie. Ale ja sobie go sprzątnę i tak. Ale nie, kurde. Tamten drugi się zorientował. A ten nagle mnie zauważył. Więc jak widzicie, nie mogę tego skrzanić, bo mi się od razu cofnie. Ale dobra, spróbujmy może tak. O, o tym nie pomyślałem. Ale tak, to wygląda na dobrą strategię. Zagwiżę sobie, może ten przyjdzie. A, ten przyjdzie. Przyjdzie 50 innych. Cholera, no. Zaraz, zaraz. Będziemy kontynuować tą strategię, ale trochę inaczej. Nie będę gwizdać, może przejdę gdzie indziej. Dobra. Ci nie widzą, jak ziomek znika w krzakach. Na razie niech sobie pójdą. Ja spróbuję tego ogarnąć. No, przyjdź tutaj. Dużego już zauważyli, nie wiem dlaczego. Bo był gruby? Co? O co chodzi? Nie lubią grubych. To trochę gorzej już wyszło. Ale na moją korzyść, bo teraz tego załatwiłem. Zaraz tego załatwię. Ten niech sobie przejdzie już spokojnie, bo jest za gruby, żeby go wciągnąć do krzaków. Dobra. I jakoś może uda mi się przemknąć tutaj. Podmień. Szybko, podmień to. Świetnie. Ale już, idź. No, raz, dwa. Teraz muszę opuścić obszar. Chyba też nie mogą mnie wykryć, dlatego... Rura! A nie, wykryli mnie. No to dalej rura. W sumie. Aha, i tyle. Tyle.
Black flag. They'll be picked to the bone. Majestatyczny skok. Niedobrze, ponieważ tam płynęły statki pirackie i naszych ziomali mogą dorwać. To chyba niedobrze. Więc, o kurde, ile tu jest? Wałtour. Jakie są cele dodatkowe? Zniszcz, co? Zniszcz. Gdzie to było? Baza danych? Nie. Tu jest. Zatop pirackie szkunery, nim poślą bryk na dno. Zniszcz flotylę piratów w 6 minut. No nie wiem. Teraz może być głośno. Bardzo głośno. Cały czas widzę stoper, więc będę miał na oku to, ile czasu mi to zajmie. Mój moździerz jeszcze tam nie sięgnie. Tu jest kupa beczek. Lepiej, żebym na żadną nie wpłynął. Teraz sięgnę, gdzieś tam sięgnę. Nie wiem, w kogo trafię, ale strzelam. Obawiam się, że są silni. A w sumie to nie, nie są silni. To strasznie słabi. Przynajmniej te kilka statków, które tutaj widzę. Jeszcze okropny sztorm się zjawił. Musimy się schować, bo fala idzie. Okej, bez uszkodzeń, bez strat w ludziach. Dalej. Mój moździerz... Okej, sięgnie tamtego. Właśnie lepiej, żeby nie zniszczyli tego naszego statku, co już niczego. Nic nie widzę przez te fale. Są strasznie wielkie. Tam. Wszędzie beczki. Kurde, ściąga mnie na kamienie. Nie wiem w ogóle, czy ich bije. Biją ich. Niedobrze. Nie mogę szybciej płynąć, bo przez ten sztorm nie mogę rozwinąć prędkości podróżnej. Tego zaraz ubiję. Dobra. Mam jeszcze chyba 2 minuty około, żeby wyrobić się w czasie 6. Muszę ich dogonić. Tamten bryk jest ciężki. Tego, o, teraz sprzątnę. Świetnie. O, za to pirackie szkunery nim poślą bryk na dno. Chodziło o szkunery tylko, ale mam jeszcze tego bryga. Oj, niedobrze. Ja mam też taran, ziomek. Lepiej, żeby nie uszkodzić naszego. Teraz jakoś wykręcić fajnie. Beast. Łop. I po sprawie. Cele dodatkowe spełnione. To mi się podoba. Było intensywnie. Misja ukończona. A dopiero 15 minut na toperze, nawet nie całe. Zasiać ziarno. Okej. Kontynuujmy. Nadal jest sztorm. Can you picture it, Augustine? Once you are trained and our recruits return with these navigations, you will be able to go explore and recruit from anywhere. It will be a great temptation. My fight is in Port-au-Prince. You are an
musty forest. Build a Maroon Navy then. Do not mistake my gratitude, Adewale. This ship is a grand blessing. An advanced knowledge of the seas. A boon to our cause. But the Maroon do not crave an empire. Only independence over our own territory. Very well, Augustin. But mark my words. You will be fit to command a navy. Of one ship or many. When our work is done. Dobra, to jest w ogóle nasz ziomek, ten z kryjówki Maroonów. To i obok jego kwatermistrz, tak to się nazywało? Nie wiem, ale widzę, że morze się uspokoiło. Bardzo dobrze, bo już katastrofa była. Prawie. No okej, okay. Kolejna misja będzie dostępna za chwilę. Nie wiem, czy uda mi się dopłynąć tutaj jakoś szybciej, czy może tak to zrobimy? No, wywaliło mi gdzieś mapę. O, jest. Dobra, przenieśmy się może tutaj. Do misji głównej, tylko gdzie ona jest? No, gdzieś tutaj. Szybka podróż. Niech będzie. Zobaczymy, gdzie nas przeniesie, gdzie, czy do miasta gdzieś, czy może od razu misja się aktywuje. Bo jakoś nie ma konkretnej lokalizacji tam podanej. Aha, po prostu miasto. Jeszcze muszę trochę je zwiedzić. Mam trochę skrzyń, trochę punktów widokowych. Albo w sumie, ludzie, w tym odcinku jeszcze sobie odpuszczę tą misję główną, a sobie pójdę i odkryję te punkty widokowe. Tu są jeszcze plantacje, więc te plantacje też sobie odblokuję. Będzie bardzo fajnie. Już normalnie się cieszę, że nowych ziomali uwolnię. Są ogólnie 3 plantacje w tym mieście, na to wygląda. Tutaj mogę wynająć kogoś. A nie, to jest ten sklep. Ale sklepu na razie nie potrzebuję. A był też do ulepszenia statków. Okej. Okay. Trzeba to po cichu oczywiście zrobić. Tu w krzakach jest jeden. Więc ten jako pierwszy pójdzie. Ej, ale nie mogłeś tego ciszej zrobić? Ja pieprzę. Już zabijają mi niewolników, ej. Dobra. Dwóch straciłem niestety. Tu jest skrzynka, więc sobie ją wezmę, odblokuję. Ten punkt widokowy by się przydał teraz. Tu jest kolejny dzwon. Zauważą mnie. Sabotuj. Dobra, nie udało się im mnie zauważyć. Tego bardzo łatwo sprzątnę. Tego po prostu można... Tak. O-o. Będziemy teraz obserwować przez dłuższą chwilę, więc najlepiej się nie ruszać i tracić czas. No tylko krzaki tutaj zostają. No, już połowa. Stracili zainteresowanie. Trzeba się dostać na tą wieżę. Bo on będzie mnie tu widział. A tego bym nie chciał. Dobra, już. Tego zawołamy. Niech tu podejdzie. Teraz się nie patrzy. A, patrzy się jednak. Ale mnie na szczęście nie zauważył do końca. Dlatego udam się gdzieś tam na szybkiego.
Aha. Tylko biegusiem gdzieś tam. O, wsiano. Świetnie. Udało się uniknąć strat. Teraz może gruby. A, tu jest jeszcze jeden. No ten gruby jest... Jest... przy krzakach blisko. No podejdź tu. Kurde, już mi uszy bolą od tych słuchawek. Strasznie ciasne. Dobry bas, ale... Moje uszy cierpią. W ogóle niedługo pojawi się film informacyjny na kanale, jeżeli jeszcze nie pojawił. Jakoś mam go nagrać, ale... Kiedy to będzie? Ja nagrywam zawsze trochę na zapas. Tych... przynajmniej... single player... gry. Ten jest sam. Ale tamten też może się zorientować. Nie, tamten sobie pójdzie. A ten przyjdzie do mnie. Dobra, gin. Tego dzwona przydałoby się rozwalić. Albo w sumie fajnie by było też, gdyby... No, nie tak. Ale kurde, musi go tak ciachać do oporu. Bo ja na przykład chcę go szybko zabić. On się z tym pieprzy strasznie. Zabił mi kolejnych maronów. Niestety na pierwszy ogień idą właśnie ci. Znowu mi pies czeka, kurde. Nie kupujcie psów nigdy. Nie bierzcie psów. Okej, okay, kolejny dzwon leży, dzwon Zygmunta. Skrzynka. Ten punkt widokowy chciałbym odblokować. O, to jest w ogóle jeden. Jeszcze tylko czterech, więc... Tu jeden. Tam sobie dwóch stoi i gada, więc... Więc, kurde... Wejdę tak i zrobię tak. Chciałem to po cichu zrobić, ale oczywiście nie wyszło, jak większość rzeczy w tej grze. Jeszcze jeden, będzie spokój, więc poszukajmy sobie jakiejś samotnej duszy. O, na przykład tutaj jest jakiś. Kurde, ale on silny jest. Blokował wszystkie moje ataki. Ale to wszyscy. Plantacja wyzwolona. Okej. 30 niewolników, 6 maronów, niestety 4 zginęło, 2000 hajsu. Jeszcze ten punkt widokowy. Tam była skrzynka, niestety mnie przyniosło od niej gdzieś dalej. Gdzie ona była? Była gdzieś tam. Więc najpierw tą skrzynkę. I zaraz sobie wejdę na ten młyn wielki. To jest młyn w ogóle, czy coś innego? Młyn. Tylko jak? Będzie jakieś... Aha. Nie, nie tędy. Jakieś skałki czy coś w tym stylu. Po drzwiach. O, dobra, tędy. Można. Na wiatraka. Nie złapie się. Teraz bokiem. No i powinno pójść gładko.
W ogóle tych krawędzi nie widzę. Okej. Okay. To już orzełek zajął moje miejsce. Synchronizacja. Kolejne islamskie utwory muzyczne. Dobra, jakieś skrzynki w okolicy. Jeszcze dwie. To sobie je oczywiście wezmę, póki mogę. Gdzie tu skoczyć? To jest siano. Fajna ta umiejętność zmiany toru lotu w locie. Nabywana przez asasynów. I druga skrzynka po drugiej stronie plantacji. Mam jeszcze drugą plantację, ale nie wiem, czy mi starczy czasu. Nie chcę, żeby te odcinki były takie potężne. Po 40 minut. A wyzwolenie tej plantacji zajęło mi 10 minut. Więc nie wiem, czy robić tamtą, czy nie, może. Zobaczymy. W sumie to i tak takie cele poboczne, więc misja główna była na początku. A kto nie chce oglądać dalej, to po prostu sobie wyłączy. Kto dotrwał, ten fajnie. Dobra, zrobimy to sobie jeszcze w tym odcinku. Trzeba jakoś naokoło przejść, bo w linii prostej się nie da. Niestety. Jak się stąd wychodziło? Utknę tu na zawsze, będę ścinał tą trzcinę, jadł trzcinę, pił trzcinę. A tędy. Nie, nie tędy. Jak się stąd wychodzi? O, tu jest ścieżka. Są wrogowie. Będą mnie atakować? Bo tu idzie patrol taki. Na szybkiego. A. Stał sobie i nagle się zgiął w pół. Wstawać ziomale. Dołączają do maronów. I tutaj gdzieś trzeba odbić, żeby trafić na miejsce. A, znowu goni gość tego gościa. W sumie to nie będę tracić czasu na niego. Pójdę sobie robić dalej misję. Moją poboczną. Tu jakieś krzaczory w ogóle. Izbara. No. Tutaj kolejny ziomek. Wygląda na to, że przed każdą plantacją jest takich kilku. Ogólnie podoba mi się taki design. Taka wielka ścieżka i drzewa po bokach. Skrzynka. Jestem suką na skrzynki tak naprawdę. Że skrzynkę, to od razu lecę tędy. Okej. Jestem spełniony. Tak myślę sobie, czy by przypadkiem nie ogarnąć tego asasyna Rogue'a. Wiem, że tam gramy templariuszem. Tereny są gdzieś tak trochę na północ. Na północy Stanów. I będzie tam trochę postaci z asasyna trójki, czwórki. Między innymi będzie tam chyba Adewale. A z trójki na przykład Achilles. Też czarny. No, podejdź. Raz, dwa. Dobra. Sabotujemy dzwona Zygmunta.
Gitera. Tutaj kolejny, sam. I błądze stoją sami. Dobra, z tym będzie ciężej. Jakoś tak. Do studni wejdę. Będę udawał Tamary. Okej, wlatuj tam. Kolejny gruby jest za domkiem. Jest dwóch w ogóle, więc double kill. Cios w łopatkę ostrzem i nie żyją. Skrzynka. Me gusta. Trochę na widoku. Dobra, zapomniałem się. Jedno. Aha. Jak on mnie zauważył? Jak to się dzieje, że mogę nacisnąć R? Nie, tylko nie oni. Tylko nie oni. Oni są okrutni są. Przecież oni jak... Jak zaczną się bić, to będzie po sprawie. Teraz mi zabiją wszystkich. Ach, cholera. Nie bij w dzwona, nie. Widzicie, co się stało? Zabijają mi ziomali. Wszyscy się zlecą. Cholera. Tak by to trafił. Dobra, robimy to bardzo szybko, żeby jak najmniej strat było. Dlatego ich nie chciałem brać, a nie wiem skąd się wzięli. Powiedzcie, że to tyle i że więcej ich nie przyjdzie. Jak mogę ich odesłać? Ja wiem, jak ich mogę odesłać. Ja mogę ich garłaczem odesłać. Dobra, chociaż strzelają. Ale nadal się biją, nie wiem czy to... No. Oczywiście, nadal zabijają. Ktoś jeszcze został z nich? Żywy? Teraz już nie. To było dla dobra ogółu. Katastrofa, bo zginęło trzech maronów. Potencjalnych oczywiście. Jeszcze trzech strażników. Więc tego na szybko. I tego na szybko. I jeszcze jednego. A, bo w sumie można iść na żywioł. Bo po sprawie. Kolejna plantacja wyzwolona. Odcinek już potężny wyszedł. Ale miejmy już to z głowy. 30 niewolników wyzwolonych, 7 maronów zwerbowanych. 2000. Okej. Jeszcze zrobię punkt widokowy. Żeby całą mapkę odblokować. Skrzynki pozbieram za chwilę sam. Nie będę tego nagrywać, bo po co. I to by było w sumie tyle.
To jest ten mniejszy młyn. O, świetnie, wlecę sobie od razu. Na prędkości. Nawet nie spadł. Dobra, cofam to. No, i to tyle ludzie w tym odcinku. W następnym zrobimy sobie kolejną misję główną. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do kolejnych wkrótce. Na razie.